Witam Państwa serdecznie, z tej strony Mieczysław Siudek. Witam na kolejnym naszym spotkaniu z rynkiem amerykańskim. Na początek chciałbym się upewnić, czy mnie słychać i czy jest widoczny slajd, początek prezentacji. Jest ok, dobra. No witam jeszcze raz serdecznie. Na początku zaczynamy jak zwykle od disclaimera. Handel kontraktami i opcjami wiąże się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zawsze upewnij się, że rozumiesz to ryzyko, zanim rozpoczniesz handel. Poniższy webinar nie jest poradą inwestycyjną ani finansową, a jedynie prywatną opinią prezentera. Dobra. Mamy zmianę czasu. Handel na rynku już się toczy, także szybki rzut oka, zanim przejdziemy do prezentacji na rynek. Dobra. Tak na szybko, zanim spojrzymy jeszcze na parę rzeczy sobie tutaj, to generalnie jesteśmy w dużym trading range'u. Może na czterech. Może na RTH. Pokażę to na regularnych godzinach handlu. Jesteśmy w takim trading range'u. Rynek porusza się w tej chwili w trading range'u. Jest to handel w trading range'u i mamy otwarcie z luką. Z jednej strony mamy lukę niezamkniętą z dnia wczorajszego. Tutaj widzimy. Aczkolwiek tak podejście mamy do szczytu z dnia wczorajszego, że taka prawdziwa luka, nazwana prawdziwą luką, jest zamknięta. A dzisiaj mamy lukę z drugiej strony, czyli po otwarciu mamy lukę do zamknięcia do dołu. Handel na Globexie jest poniżej wczorajszego zamknięcia. Dobra, wróciłem na RTH, na Globexowy handel z całej sesji. Także mamy tutaj lukę do zamknięcia. To jest wczorajszy settle, czyli potencjalnie mamy, no, będzie przede wszystkim pierwsze założenia co do handlu intradayowego, to jesteśmy w trading range'u, czyli handel jest w tą i z powrotem praktycznie. Trzeba mieć na uwadze to, że jutro jest posiedzenie Fed, także dzisiaj rynek raczej będzie handlowany w oczekiwaniu na jutrzejszy wzrost zmienności do Fedu. No i za chwilę przejdziemy sobie do dalszej analizy wykresu. To, na co bym zwracał uwagę w tej chwili, przechodząc na wykres 15-minutowy, to generalnie to jest nasz szczyt z Globexu, to jest dołek z Globexu. No i w tej chwili znosimy, stanie 50%, znieśliśmy. Zobaczmy sobie, gdzie jest FIBO. No, jesteśmy powyżej 50% zniesienia handlu z Globexu, z RTH. Za chwileczkę na większych interwałach omówimy sobie to, co się dzieje wyżej. No, tego, czego oczekiwałbym z natury rynku w takim trading range'u, to pójście do zamknięcia luki. Tutaj mamy duży wolumen z zamknięcia wczorajszego dnia, z wczorajszej sesji. I za chwileczkę, jak sobie zejdziemy, analizując rynek z góry do dołu, no raczej szukałbym shorta. Raczej szukałbym shorta w tym trading range'u. Wytłumaczę, dlaczego z większych interwałów, aczkolwiek w tej części sesji zwracam uwagę na potencjalną możliwość w tej chwili zamknięcia tej luki. Tutaj, jeżeli pojawi nam się jakaś sprzedaż, podaż, ewentualnie pójście po te stop lossy, po płynność ze szczytu Globexu. Dobra, wrócimy sobie do prezentacji, co ja chciałem powiedzieć. Tutaj tak. Przede wszystkim co było. W piątek wygasły nam kontrakty, mieliśmy trzy wiedźmy i teraz zwykle, jak patrzymy na sezonowość,
No to po wygasaniu, po trzech wiedźmach mamy kilka dni takiej budowania pozycji. Jest naturalne, bo to jest budowanie pozycji na nowym kontrakcie. Rolowanie odbywa się tydzień wcześniej przed wygasaniem. I to budowanie można rozpocząć wcześniej, ale zwykle, tak jak pokazuje sezonowość statystyki, to tutaj mamy takie parę dni płaskie do czasu ruchu. Także powinniśmy to brać pod uwagę. I co ważne, musimy sobie zdać sprawę z tego, że między poszczególnymi kontraktami mieliśmy duże różnice, jeśli chodzi o spread między tymi kontraktami, między marcem a czerwcem, to było ponad 62 punkty. Także te wykresy struktury nam się nieco zachwiały. I trzeba mieć tego świadomość i odpowiednio dostosowywać wykres. I w tym czasie mu Gilmura i w takim dłuższym terminie z tego względu ja przywiązuję dużo większą uwagę do indeksu, do S&P. Pamiętajmy, że te wykresy po prostu stają się trochę dziwne. Co jeszcze, o czym chciałbym powiedzieć na początku tutaj, to że generalnie mamy wzrost zmienności na rynku. Tak na logikę nawet biorąc, to wzrost zmienności ma miejsce wtedy, kiedy rynek staje się, kiedy akcje, kontrakty, czyli ten rynek, na którym handlujemy, jest w słabych rękach, czyli rynek dużo bardziej impulsywnie reaguje na różnego informacje, wieści, informacje. I teraz jak spojrzymy sobie, to jest dla S&P ta zmienność. Ta czerwona linia to jest średnia roczna ATR-u. Tu mamy 5 i 10 średnie sesyjne ATR-u. No i jesteśmy w tej chwili, one przekraczają, są w okolicach średniej rocznej. Także jeżeli tutaj będziemy przechodzili powyżej tej średniorocznej zmienności, dla mnie to jest sygnał ostrzegawczy, że na rynku mogą się zacząć dziać dziwne rzeczy i będzie trudno utrzymywać stop lossy generalnie. Także trzeba uważać. To jest takie dla mnie risk off. Oczywiście to nie jest żaden aksjomat, nie jest żaden wskaźnik typu bądź pewny, tylko to jest pewne wskazanie, tak, żebyśmy widzieli, że ta zmienność narasta i trzeba być ostrożnym, można się spodziewać ruchu. Jeśli chodzi o sam trading wręcz na dniach, no to na pewno jeśli chodzi o jakąkolwiek dystrybucję, to my tutaj nie mamy sygnału słabości. Tego nie ma na wykresie, jeżeli byśmy doszukiwali się potencjalnej dystrybucji. Zmiana serii kontraktów, wygasanie kontraktów to jest możliwość rozgrywki nowej serii kontraktów. I teraz mamy kalendarz dzienny. W tej chwili najbliższym takim eventem, który koncentruje publiczność, graczy, to jest jutrzejsze posiedzenie Fedu. A zanim do tego przejdziemy jeszcze, to chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, ja nagrałem jakiś czas temu u mnie na kanale, jest taki z 2 lutego widać nagranie, co się dzieje na S&P. I tam patrzyłem na symetrię i pokazywałem potencjalne symetrie. Wtedy były 0,618, do jakich rynek może się do jakich rynek może dojść, jakie są istotne. Ja w tej chwili sobie. O, spojrzymy. Troszkę to sobie tylko tutaj. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na symetrię czasową. Pokazuję, mam nadzieję, że to widać. Chodzi mi, wtedy pokazywałem symetrię czasową 0,618 i cenową. O, mam nadzieję, że teraz widać, tak? A chodzi mi o tę symetrię czasową. Zobaczcie, jeżeli tutaj sobie założymy, że ta struktura falowa tutaj jest potencjalna, była jedynka, dwójka, trójka, czwórka i piątka, no to jeśli chodzi o tę piątkę, która jest wydłużona tutaj, no to ona trwa tutaj dokładnie 19 tygodni, dokładnie tyle samo co trójka, czyli mamy taką symetrię czasową. No i tutaj wskazywałem, że potencjalnym dalszym targetem jest taki klasyczny, jeśli chodzi o strukturę, to jest 1 do 1 double drive, czyli powiedzmy piąta fala równa pierwszej i trójce w takiej strukturze długoterminowej. No to jest wiadomo, że to jest łapanie, swego rodzaju łapanie szczytu i znajdowanie miejsca, gdzie rynek może zawrócić i pytanie, czy on zawróci. Tak? No to jest ta symetria, której rynek nie osiągnął. My doszliśmy do poziomu 5189,
W tym double drive'ie 30 punktów zabrakło. A już, ale jeśli chodzi o symetrię czasową, to ją mamy. Czyli jakiś punkt zwrotny tutaj jest. Jeżeli popatrzymy sobie jeszcze dodatkowo na to, co się tutaj dzieje, zobaczymy sobie na ten wykres tygodniowy, no to widzimy 2 tygodnie z dużymi cieniami. Oczywiście ten duży wolumen na indeksie to jest klasyczny w miejscu w Trzech Wiedźmach co 3 miesiące. Takie duże wolumeny są i to na dniach, jak sobie spojrzymy. Także mamy tę symetrię, czyli ja w tym nagraniu, do któregoś chciałem, odwoływałem poprzednio, właśnie mówiłem o tym, że jeżeli nie, wtedy mamy symetrię i wtedy nam sprzyjała sezonowość do dołu na potencjalny ruch, to możemy dążyć do tej symetrii czasowej. Dobra, ja tylko tak zerkam lewym okiem, że chciałem zerknąć, co się dzieje na rynku, żebyśmy sobie przeskoczyli, wrócili znowuż do prezentacji. Sezonowość wtedy mieliśmy od tego lutego, mieliśmy w drugiej połowie lutego i przez pierwsze właśnie do wygasania kontraktów sprzyjającą spadką. Teraz ta sezonowość nam się odwraca, ale o tym za chwilę. Na razie kalendarz. W dniu dzisiejszym tutaj, aha, dane były, tutaj nic nie mamy o 16, ale zwróciłbym uwagę na aukcję bondów. To jest o 1, czyli to będzie o 18 naszego czasu, już po sesji 20-letniej. Znowuż rynek obligacyjny to jest rynek taki, gdzie, jak tu nas Gilman mawiał, tam są mądrzejsi, więksi gracze, którzy lepiej przeczuwają to, co się będzie działo ze stopami procentowymi. W związku z tym jest to dość istotny element. No pytanie, czy rynek zacznie się denerwować tym, co się dzieje na rynku obligacji i czy wzrasta rentowność, ale to jest dość impulsywne. Wiadomo, że dzisiaj w dniu dzisiejszym jesteśmy przed jutrzejszym Fedem, także to może mniej, ale o tej 18 jakichś strzałów na minutach można się spodziewać. Także zwróćcie na to uwagę. No i potem mamy w czwartek, znowuż tutaj mamy zarówno o 18, jak i potem o 2 godziny później, czyli teraz nie o 18 i wcześniej, czyli o 16, tutaj 11, nie, będzie 7, 11 to będzie 17 w tej chwili. No już mamy zmieniony czas, także to się już troszkę rozmywa. Też mamy tutaj wyniki aukcji, jeśli chodzi o obligacje 2-letnie, 7-letnie, także 10-letnie o 18 w środę. Także warto na to zwrócić uwagę. Ale co najważniejsze, jutro Fed i nie tyle Fed, bo decyzje co do Fedu raczej są spodziewane, że tutaj się nic nie stanie. W tej chwili no ponad połowa, lekko 50% obstawia, że w czerwcu, na posiedzeniu czerwcowym Fed dokona pierwszego cięcia stóp procentowych. No widać, że warto też pamiętać o tym, że kolejne po 20 marca mamy 1 maja posiedzenie Fedu. Tutaj na początku majówki. Także to są, oczekiwania są dość jasne i bardziej chyba rynek może być wrażliwy i reagować na to, co powie Powell i co padnie na konferencję, albo wręcz będzie szukał powodu do tego, żeby coś zrobić, a niekoniecznie interpretując dane, tak bym na to popatrzył. Jeszcze mamy. Także też warto o tym pamiętać, że posiedzenie Fedu i moment ogłaszania stóp procentowych to jest taki moment, kiedy wielu graczy zdejmuje zlecenia z karnetu i po prostu rynek staje się bardziej dziurawy i w ten sposób następuje dużo większa potencjalnie zmienność. Także rynek oczekuje na Fed. Jeśli chodzi o dalsze takie informacje, pamiętajmy teraz tutaj, ja o tym już mówiłem chyba w zeszłym tygodniu, ale oczekiwania generalnie na ten rok są dość dobre. Tutaj jak popatrzymy sobie na prognozy na koniec przyszłego roku, to 5400, 5300 raczej. A przypomnę, że na koniec 2023 roku najbardziej optymistyczny był chyba Deutsche Bank i mówił o 4600 albo 4650, a raczej te oceny były bliżej, poniżej 3000 na koniec zeszłego roku, że warto sobie to podsumować. Sezonowość. Sezonowość nam przestaje, znaczy spadkom przestaje sprzyjać, zaczyna sprzyjać wzrostom.
Sezonowość w lutym się rozjechała, nie zadziałało tych spadków, tej fazy spadkowej nie mieliśmy. Teraz generalnie w maju, w roku elekcyjnym, ta sezonowość jest sprzyjająca. Dokładnie to wygląda tak, jeżeli popatrzymy sobie na. To jest nie. No w każdym razie w tej chwili sezonowość nam zaczyna sprzyjać w marcu. No praktycznie do końca kwietnia w roku elekcyjnym. Dobra, no wiadomo, że wszyscy teraz się zastanawiają, co dalej z inflacją. Czy inflacja. No są oczekiwania, i to też mówiłem na poprzednich naszych spotkaniach, ale teraz zaczęły się pojawiać coraz więcej prognoz, że ta inflacja tutaj zacznie wzrastać. Ja tylko chciałem się odwołać, przypomnieć o tym artykule Pringa, który odwołuje się do podobieństwa gospodarczego i tego, co się dzieje do roku 68, tutaj akurat dokładnie. No i czy mamy takie déjà vu? No bo według oceny gospodarki i tych parametrów, tak jak on patrzył wielokrotnie z punktu widzenia na zachowanie właśnie w środowisku inflacyjnym, tutaj no to powinniśmy mieć spadki, tych spadków na razie nie ma. Dlaczego? Nie wiem. Jesteśmy w środowisku odwróconych stóp procentowych. Ja tylko przypomnę ten wykres, że no, że bardzo istotnym elementem jest, kiedy te odwrócone stopy procentowe zaczną oddziaływać na rynek pracy. I to jest, bo wzrost bezrobocia dopiero generuje nam sytuację taką, że może nastąpić recesja. Z kolei jednym z naczelnych zadań Fedu jest dbanie o to, żeby ludzie mieli pracę, czyli właśnie pilnowanie, żeby do tego bezrobocia nie doszło. W związku z tym, jak prawdopodobnie tak domniemuję, że jak dane z rynku pracy zaczną się pogarszać, no to Fed będzie bardziej skłonny obniżać stopy procentowe. I ten pierwszy sygnał o ofertach pracy tymczasowej, o którym mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, że on tutaj zaczyna się pojawiać. Także to jest otoczenie, na które patrzymy. I takie bardzo bezpośrednio ja na te rzeczy zawsze zwracam też uwagę i też przypominam na przykład zaangażowanie w tej grupie doradców, jeśli chodzi o akcje. W tej chwili jest w 92. centylu. Tak? Jest bardzo. No, tak, dobrze tutaj czytam. No, w każdym razie jest zaangażowanie duże. Przypomnę, że jak ceny rosły, jak rynek rósł w listopadzie, to tam było na poziomie 9. centyla, czyli no byliśmy tutaj bardzo, bardzo nisko, jeśli chodzi o zaangażowanie w akcje. Teraz przekonania są optymistyczne, zaangażowanie jest dość duże, sentyment, chciwość na rynku duża i to wyjątkowo długo się utrzymuje, no ale rynek jaki jest, taki jest. Nie chce spadać, nie spada. Także też powinniśmy mieć tego świadomość. W związku z tym przechodzimy sobie do wykresu, zastanawiamy się, czy jest tutaj ta dystrybucja, czy nie. Dobra, wracamy do wykresu. Tutaj patrząc na zagranie, pytanie, rynek nie chce nam domknąć luki. Chwileczkę się zastanowię, czy tutaj open range, bo pytanie, czy rynek nie zacznie spadać w kierunku tych dołków z Globexu najpierw, tak? Że pójdzie w tym rynku. Ten pierwszy 15 minut bar mamy ewidentnie podażowy. Ręka bijąca jest na razie do dołu. Także z tego podejścia tutaj w kierunku zamknięcia luki nie ma. Widać, że handel jest. Patrzę tylko tutaj, czy coś nam się nie pojawia, ale zobaczcie, nawet handel na tym wykresie minutowym jest taki no, bardzo rachityczny. Momentum. No nie ma momentum. No, tutaj gdzieś rynek. Znaczy, pierwsza rzecz, w momencie, kiedy mamy takie oczekiwania jak Fed w dniu jutrzejszym, no to market makerzy będą szukali stopów. No, te stopy w tej chwili są na szczytach i dołkach Globexu. Jesteśmy w środku tego range'u, czyli albo pójdziemy z zamknięciem luki potencjalnie w te rejony, albo w te rejony. Tak to jest. I o ile popatrzymy sobie na te miary minutowe, zejście, no to tutaj mieliśmy taki bary kupna, była próba pójścia do góry. No ale tutaj robimy w tej chwili dokładnie trading wręcz w środku tej strefy między Globexem z high i low. Dobra, to przejdźmy sobie, popatrzmy
Tylko jak właśnie boisz, znaczy jak przejdziemy na wykresy nieco wyżej, to możemy utracić możliwość miejsca do zagrania. Dobra. Pierwsza rzecz, na którą bym chciałem pokazać, ale to dobra, zmieńmy sobie jeszcze tutaj. Przejdźmy na wykres kontynuacyjny. Ja przeskoczę na kontynuacyjny tylko po to, żeby wam pokazać, żeby spojrzeć na wykres tygodniowy. Spojrzymy sobie na wykres tygodniowy. Generalnie trend ciężko dyskutować, ale co tutaj dość jasno widać, to mamy dość długą konsolidację. Tylko zwróćcie uwagę, że tutaj mamy dość duże wolumeny. Te 2 tygodnie. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to te cienie od góry. To jest forma nakładu do rezultatu. Nakład do rezultatu, rynek, dość duży wolumen, żeby pchnąć ceny dalej, a zamknięcia są dość niskie. To pokazuje swego rodzaju słabość i to ostrzega, i widać, że tutaj mamy w zasadzie te zamknięcia. W tej chwili no, mamy raz, dwa, trzy, 4 tygodnie. Praktycznie te zamknięcia są blisko siebie. Tutaj mamy taki 3-tygodniowy klaster zamknięć. No i kolejny tydzień. O, na dniach możemy sobie tury konta. Widzimy ewidentnie, że mamy konsolidację, i widać, że pojawia się podaż. Dobra, to. I teraz tutaj powstaje dosyć duży dylemat i pewne pytanie należy sobie postawić. O ile widzimy ten zwiększony wolumen, to nie do końca. Z jednej strony on na pewno jest spowodowany rolowaniem i zmianą serii kontraktów. No, ma na to wpływ. I tutaj zawsze w tym okresie zmiany serii powstają pewne dylematy i niejasności, no bo on może być chowany między różnymi instrumentami. Do tego tak podchodzę. Jak sobie spojrzymy na kontrakt w tej chwili czerwcowym, to widzimy, mamy 1 tydzień wolumenu. Dobra, ale jest tam możliwość. Widać tutaj swego rodzaju słabość. Schodzimy sobie piętro niżej, czyli do wykresu dziennego. Dobra, zastanawiam się, czy takim pierwszym zagraniem, które cały czas chodzi mi po głowie tutaj z tego wykresu minutowego, jak sobie popatrzymy, to był nasz bar popytowy. Taki jedyny, mówię tutaj, który kupowanie. I teraz pytanie, czy rynek go zaneguje, czyli zejście poniżej tego bara zanegowanie może nam otworzyć kierunek do Denka z Globexu. To jest to miejsce, wokół którego w tej chwili tutaj sobie chodzimy. No. Próbuję go bronić. Dobra, spójrzmy na wykres tygodniowy. Jak patrzymy sobie na wykres, przepraszam, dzienny. Jak patrzymy na wykres dzienny, już na nową serię, ewidentnie widzimy sprzedaż, niskie zamknięcie na tym barze, ale ten wolumen, no wiadomo, z rolowania nie jest na tej serii zbyt duży. Potem mamy podejście i widzimy, że jesteśmy w trading range. Ten trading range, to w zasadzie, jak sobie popatrzymy, to się dzieje znacznie dłużej, bo już to był nasz bar popytowy, który wychodził tutaj z tego trading range'a po tej likwidacji pozycji długich. Tutaj było kolejne uderzenie popytu i to jest istotne miejsce wsparcia. To tutaj nam się ten rynek handluje w takim trading range'u zwyżkowym. Ewidentnie mamy trading range, czyli handel w tą i z powrotem. Co to jest? To jest budowanie pozycji na kolejny ruch. Czy to jest reakumulacja, czy dystrybucja? Nie wiemy. W tej sytuacji potrzebny jest sygnał słabości, który nam powie, że to będzie dystrybucja, albo kontynuacja wzrostów zgodnie z głównym kierunkiem. Dobra, ale możemy zacząć sobie analizować i patrzeć to, co się dzieje w tym trading range'u. Jeszcze raz powtórzę. Na tym etapie nie jestem w stanie ocenić, czy to jest reakumulacja, czy redystrybucja, bo równie dobrze reakumulacja może wykonać taki ruch tutaj po spring, wyrzucić stop lossy, nakład versus rezultat, spring i kontynuacja wzrostu. W tej chwili jesteśmy w ogóle w środku. Przejdziemy sobie na wykres 4-godzinowy, żeby troszeczkę. Troszeczkę sobie doprecyzować, co tutaj widzimy. Już spojrzenie na wykres 4-godzinowy. Jak tak patrzymy sobie, no to
Co się rzuca w oczy? A propos, tydzień temu to było to miejsce, o którym mówiłem, dojście, jak oczekiwaliśmy testu tego miejsca. Zobaczcie, jak to miejsce zeszłego tygodnia, ja je zostawiłem specjalnie tutaj na wykresie, żeby popatrzeć, że do niego dochodził. Próbował to absorbować, ale to jest miejsce podażowe z zeszłego tygodnia. Dobra. Troszeczkę was zaaktywizuję. Co byście powiedzieli? Jak ten wykres według... No, jasny jest trading range. Jesteśmy w środku trading range'u. Prawdopodobnie jest to cały czas faza B, czyli tak z punktu widzenia Wyckoffa faza nie dotykaj. To jest zabawa market makerów w tą i z powrotem. Ale jak na pierwszy rzut oka, widząc ten trading range, co byście powiedzieli, co tutaj bardziej przeważa? Czekam na wasze odpowiedzi, tak? Czy z jednej strony powiem tak, jak zobaczycie sobie, to zielone wolumeny przeważają, czyli tak jakby kupno. A jak popatrzycie z kolei z drugiej strony, na co warto zwrócić uwagę? Czy to rzeczywiście tutaj przeważa kupno, czy jednak podaż, czy nie wiadomo? Są trzy opcje. Ok, przewaga podaży. Jedno zdanie, czy są kontrzdania? Czekam chwilę. Dobra, kontrzdania nie ma, czyli przewaga podaży. Tak, zgadzam się. To wygląda w tej chwili jak uderzenia podaży. Zobaczcie, że patrząc na ten trading range, mamy takie fight, strzał. Rynek podchodzi, 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 znowu fight, strzał. Podchodzi, podchodzi, fight, strzał. Rynek spadł. Ewidentnie pojawia nam się wolumen stopujący tutaj. Tutaj też wolumen próba stopowania, czyli jest walka między popytem i podażą. Rynek podchodzi i tutaj mamy nasz bar podażowy. Nie ma dużego wolumenu. Znowu te wolumeny są na 4 godziny zakłócone troszeczkę. Widzimy, że po spreadzie to jest bar podażowy i tu pojawia nam się uptrust. No i znowu rynek schodzi do dołu, ale tutaj był wolumen stopujący, czyli tak w krótkim terminie można powiedzieć, nawet przejdziemy sobie na wykres sesyjny. Zobaczcie, że to wygląda nieco inaczej. To jest wykres tylko sesyjny, RTH. No i tutaj już tak jak sobie mówiliśmy o tych wolumenach byczych, to zobaczcie, że największy wolumen jest na tym barze. Na tym barze, który wczoraj był testowany. I wczoraj na przykład takie głosy były, że tam do mnie docierały też w sprawie, że a dlaczego ten rynek w sposób dziwny rośnie? Pamiętajcie, rynek jest w trading range'u. Rynek, czym dłuższa baza, czym więcej zakładów tutaj zostanie powziętych, tym będzie mocniejszy ruch. Rynek się konsoliduje, czeka na pretekst, żeby z tego rynku się wybić. Czyli widzimy, że największy wolumen jest na tym barze podażowy, który był wczoraj testowany. Dobra, wracamy do całościowego wykresu. Widzimy, że jesteśmy w tym trading range'u, jesteśmy w środku. Dobra, to zejdziemy sobie na wykres godzinowy. Znowu zacznę od RTH, najpierw od sesyjnego tylko. Łatwiej nam będzie zidentyfikować. Widzimy ten trading range, mamy lepszy obszar i wszystko, co się dzieje na tej nowej serii kontraktów. I znowu, gdzie jest największy wolumen tutaj pierwsza rzecz? Tu, na tym barze. Bach. Czyli tu widzimy sprzedaż. Widzimy dość jasno, że tutaj jest sprzedaż. Poszła stąd, a tutaj poszedł wolumen stopujący. Ten wolumen, drugi największy praktycznie. Tu widzimy, że był popyt, czyli widzimy, że jesteśmy. Tu było kupowanie, sprzedawanie i mamy próbę spring. Spring mały, spring duży i teraz rynek po tym spring no, nie robi nowego szczytu, tylko poszedł do testu tej podaży i wraca teraz do testowania tego kupna. Czyli rynek się zawęża. No, tu możemy doszukiwać się trójkąta, sobie rysować jakieś. Widać, że konsoliduje się, zawęża, czeka na ruch, czeka na impuls. No i widzicie, jak ten handel wygląda tutaj w tą i z powrotem w tej chwili. Patrząc na ten wykres RTH, widzicie, że mamy wczoraj jedną lukę do góry, dzisiaj drugą lukę do dołu. Ta luka nie zamknięta, no ta luka tutaj doszła do szczytu, czyli ten cenowy z dnia jest zamknięty, no ale praktycznie wczorajszy setel był tutaj, w te rejony, czyli rynek
tutaj by zamykał tę lukę. To wszystko się dzieje w trading range'u. Mamy handel w trading range'u. I to jest właśnie oczekiwanie, że a weź tu i zagraj tutaj, bo oczekujemy jakiegoś ruchu, mamy takie godziny, mamy jutro Fed. No, rynek jaki jest, taki każdy widzi. No, choć ciężko tu jest w tej chwili cokolwiek zrobić. Ale znowuż, czyli widzimy, że jest między tą podażą, rynek jakby zawęża się, a tym wolumen stopującym, i tu mieliśmy spring. Dobra, przejdziemy sobie na. Już widzimy to na handlu z całego dnia. I tutaj zobaczcie, rynek, to była nasza podaż. Godzinowa, rynek doszedł do tego miejsca. Też jest ciekawy wczorajszy dzień. To jest taki dosyć typowy dla handlu, właśnie dla męczącego handlu w tą i z powrotem. Bo jak sobie popatrzymy nawet na jeden z na setupy takie klasyczne Wyckoffa, to jest setup klasyczny, ale on jest w trading range. Jest bardzo ważnym, tak jak patrzymy na rynek, rynek to nie jest konstans. Inny rynek jest w trendzie, inaczej się zachowuje w trading range'ach. To jest podstawowa pomyłka wielu graczy, którzy patrzą na to, inwestorów na to, że patrzą, że rynek to ma setup i nie, bo jest setup, tak? Ale ten setup powinien być właściwie ułożony, właściwie dobrany do miejsca, w którym jesteśmy. Teraz jesteśmy w trading range'u i to jest klasyczna ręka bijąca uptrust, a po uptruście nie ma spadku. Kolejny uptrust, a rynek dąży do tego, żeby pójść po płynność. Market makerzy idą, żeby, jak sobie popatrzymy na tą strukturę spadkową, po to, żeby wyczyścić te stop loss. I teraz jak sobie popatrzymy, co tutaj się stało rzeczywiście, market makerzy, co robią market makerzy. Tu był uptrust i to w zasadzie można powiedzieć klasyczny sell setup do sprzedaży. Tak się dzieje, jeżeli jesteśmy w trendzie. To jest dobry setup. Trading range'u to nie jest ten setup. Rynek kolejny raz próbuje. Nie ma narastającego. Zobaczcie, są duże wolumeny na wczorajszej sesji. Tych barach. Po czym się pojawia na mniejszym wolumenie, na dużym wzrost. Taki jeszcze tutaj był duży wolumen na tym uptruście, tak jakby nakład versus rezultat, ale potem jest popyt silniejszy, wybija, idzie po stop lossy. Tu na ten uptrust ludzie powkładali sele, postawili stop lossy tutaj. Nie ma sprzedaży, stopy poleciały i było kupno. I zobaczcie, co się dzieje po tym kupnie. Jeżeli to jest kupno, jeżeli kupujący przejęliby, okej, okay, może tak się zdarzyć, ten trading się zakończył, już wchodzimy w fazę wzrostową. Idziemy w kierunku wybicia z tego trading range'u górą. No to tutaj ten spring, to co się działo tutaj, powinien zadziałać. Tu mamy próbę spring i nagle widzicie ten wolumen, to jest z końca sesji, co prawda możemy sobie tłumaczyć, ale to jest popyt pochłonął podaż. Pokazuje, że zobaczcie, przy tych barach podażowych, ta podaż z tych rejonów, tu popyt próbował, podaż wygrała. To, co dzisiaj było na Globexie, to jest podejście, ta strefa to jest tak zwane LPSY, czyli ten uptrust, no bo to było przełamanie tego popytu. No i to jest cały czas, rynek sobie chodzi, krótko mówiąc, w ten sposób. Widzimy tę przewagę podaży, widzimy test tej podaży. Równie dobrze możemy pójść w tej chwili po płynność market makerzy, bo to Fed. Dlaczego nie mają pójść po uptrust tutaj? I tutaj można byłoby się pokusić o zagranie do dołu w tym trading range'u. Ewentualnie, gdyby rynek poszedł, wyczyścił nam stopy od dołu, no to mimo tej podaży, no to jeżeli nie byłoby tutaj, zależy od charakteru tego ruchu, no to byśmy poszukali zagrania do góry. No, popatrzmy na wykres 15-minutowy, tak? Mamy pierwszy bar, sprzedaż. Podchodzenie trochę weak, takie słabe dwa bary podchodzą, zejście niżej. No, buduje nam się w tej chwili, w tym środku tego trading range'u, między, jeszcze raz powtórzę, między szczytem z Globexu a low z Globexu, buduje nam się mniejszy trading range. Z którego po wybiciu są szanse na pójście po te stopy albo po te stopy. No i teraz w środku tego trading range'u mamy obstawiać, w którą stronę, ja nie wiem. Przejdźmy na 5 minut i spróbujmy sobie to doprecyzować. Może coś więcej zobaczymy, co tu się dzieje. Tutaj te punkty kontrolne tygodniowe zresztą są w tym miejscu. Z zeszłego tygodnia, czyli największy punkt, jeśli chodzi o TPO, czyli punkt czasowy i wolumenowy, są w tym rejonie z zeszłego tygodnia. No, dokładnie obrazuje miejsce, w którym jesteśmy. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie najwięcej się przehandlowuje, czyli tutaj jest tak zwane fair value, dlatego
trading range'u mniej więcej, czyli najwięcej kupiło i sprzedało w tych okolicach. No. Jesteśmy w takim miejscu. Dobra, popatrzmy na ten wykres 5-minutowy. Zobaczmy się, wolumen płaski, zejście, tu mamy wolumen stopujący, no widzimy, buduje nam się ten, mamy ten trading range. Taki mniejszy. No i teraz absorpcja podaży, absorpcja podaży, absorpcja popytu z targetami Globex High, Globex Low. Można było się pokusić tutaj i temu będziemy się przyglądali, ale to jest niedobrze, możemy mieć tutaj uptrust i potem pociągnięcie do dołu. No jak zobaczcie, z kim też jak patrzę, te wolumeny tutaj, mizerota. Dobra. NDX jest słabszy, proszę zerknąć na DAX-a. Tak, DAX jest generalnie, jak sobie popatrzymy. Nie chcę to przerzucać, ale zobaczmy sobie. Dobra, jak sobie wrzucimy. Wrzucimy porównanie czterech indeksów. Tak, słuszna uwaga. Jeżeli Nasdaq jest słabszy, to jeżeli ktoś szuka shorta, to powinien szukać na Nasdaqu. No my tutaj. Popatrzmy sobie, jak różnie wyglądają poszczególne indeksy. To może to jest możliwa też rotacja między poszczególnymi indeksami. A w zasadzie najważniejsze w tej chwili, wydaje mi się, jest patrzenie na to, co robią. No, co robią te największe spółki, o których mówiliśmy sobie, na których jest największa płynność. S&P powyżej poprzednich szczytów jest wybite, wybiło się. Zobaczcie, tak, znaczy to jest z punktu widzenia tygodniowego. Nasdaq też jest powyżej poprzedniego szczytu, ale zbliżamy się do testu tego szczytu. Czyli generalnie ten ruch Nasdaq, jakbyśmy sobie popatrzyli, tak. No, podobną siłę. Na pewno Russell tutaj znacznie odbiega i widzimy, gdzie jest Russell. Russell to w ogóle ma spadek, trading range i tutaj próbuje flirtować z tym uptrust. Tutaj z tym uptrustem jest w takim trading range'u po spadku. Zupełnie inne pozycje mamy Dow Jonesa, S&P czy Nasdaqa. Ale przejdźmy sobie teraz na wykres dzienny. I co to jeszcze widać, jak sobie patrzymy na te wykresy dzienne, to też zwróćcie uwagę, że te wzrosty, które były wczoraj, zielone bary, zobaczone są na mniejszych wolumenach. To też jest taki element pewnej słabości, znowuż wpisujący się. Na wszystkich tych rynkach są, a tu co ciekawe, ten Russell to w ogóle spada dzisiaj teraz. O ile S&P, to Russell w ogóle tutaj jest znacznie słabszy. To też Russell są małe spółki. Teraz co się działo przez ostatni okres? Ludzie się, duża część inwestorów zarządzających w funduszach nie załapała się na ten wzrost, znaczy nie załapała. Uciekły im te spółki sztucznej inteligencji, te największe, które zaczęły zasuwać. Rynek poszedł mocno do góry, w związku z tym no, cała brać zaczęła się oglądać za te spółkami relatywnie tańszymi, czyli za spółkami mniejszymi z Russella. I to jest wbrew pozorom bardzo niebezpieczne, bardzo groźne, bo jeżeli by w tej chwili coś się zaczęło dziać, a dużo pieniędzy jest ulokowane w te mniejsze spółki, to jakby się coś zaczęło zadziać, rynek zaczął spadać, no to tam się może zrobić ciasno w drzwiach na Russellu. I patrząc na Nasdaqa, tutaj padło pytanie o Nasdaqa. My sobie go zobaczymy tu, zaraz na samego Nasdaqa może popatrzymy, tylko jak to zrobić. Nie, za chwileczkę. Przygotuję sobie tutaj wykres tylko, żeby. Dobra, tu mamy. To jest S&P, ale przejdziemy na wykres dzienny. Weźmiemy sobie. Nasdaq już my. Okej.
To jest nowa seria czerwcowa na Nasdaqu. Co istotne, jak popatrzymy sobie na ten trading range, w którym jesteśmy, no to ewidentnie widać, że względem S&P, właściwie to jest piątkowa sesja, ta spadkowa. Stąd się zaczynał ostatni popyt. Tu mamy popyt, test, mamy uptrend, pobicie nowego szczytu. Cały czas ta struktura jest wzrostowa. I na razie, patrząc na to, co się dzieje na Nasdaqu. Ten dołek, zobaczcie, tu jest w tej chwili próba spring, czyli rynek w tym trading range'u. Spadł, jest próba spring. No i jeżeli to jest spring i poszedł rynek po stop lossy, to rynek w tej chwili powinien rosnąć, iść na szczyt. A tutaj rynek ewidentnie jest słaby i tak jakby odbywała się absorpcja tego popytu. Zobaczmy, gdzie jest. No, jest przy dękach wręcz, także widać słabość. Widać słabość na tym Nasdaqu. Zaraz przejrzymy sobie, jeżeli będzie. Zobaczmy, co tutaj rynek robi. No tak, dobra. Mamy próbę uptrustu. To jest na 5 minutach. No i teraz pytanie, czy rynek stąd po stopy tu, czy tutaj uptrust, zawrotka i po stopy tu. To jest gra market makerów w berka w tej chwili. Przestawianie butelek na. I to jest ta zabawa, która no, nie spodziewam się raczej, żeby to się zmieniło do jutra, do Fedu. Zobaczmy, że na Nasdaqu by się udało coś lepiej zobaczyć. Dobra, tu mamy. Zobaczmy sobie tę samą sytuację na Nasdaqu na 15 minutach. Jak potwierdził ewidentnie, tu mamy rękę biorącą jest. To jest nasz 15-minutowy ETH, dobra. Czyli też rynek, no, retest tego miejsca tutaj. Retest tej podaży, tej sprzedaży. Uptrust tu. Ewentualnie do zagrania do dołu. 15-minutowy, zobaczmy na 5. No tak. No, obrona tutaj większy problem na razie maleje, ale. Zobaczymy, co rynek tu zrobi. Ziemia niczyja, środek. Dobra. Tu jesteśmy, patrzymy, co tutaj rynek zrobi. Znaczy, tu widać, że poszły jakieś stopy, był nakład versus rezultat, ale cofnięcie, zobaczcie, jest testem. Tu się pojawia test. Ja do zamknięcia rynek musi się pohandlować. Wolumeny w miarę płasko. Fed onieśmiela podaż. Czekamy do jutra. Nie wiem, czy onieśmiela podaż, czy popyt. Znaczy, trend jest do góry, także tutaj rozbuchane są bardziej emocje. Muszę powiedzieć, że w ostatnim okresie, jeśli chodzi o sam sentyment, tak długo utrzymująca się chciwość czy sezonowość, która nie zafunkcjonowała, to jest zupełnie rynek jakoś tak jednostronnie. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie dawno takiego rynku. Żeby był tak jednostronnie nastawiony, by są przy otoczeniu takim dość niefajnym. To najważniejsze to relacje między dla kapitału z punktu widzenia rentowności obligacji, a tego, co otrzymujemy z potencjalnych wyników ze spółek S&P są nie, no,
Nie są atrakcyjne. Tu dłuższy tekst. Kolany pisał, że mniejsze banki w USA zapakowały się w kredyty na nieruchomości komercyjne, centra handlowe i biura. Te nieruchomości są na skraju bankructwa. Zatem te banki będą w kłopocie, a te banki są chyba w Russellu, więc może stąd jest ta słabość Russella. Tak, to jest możliwe. Znaczy, na pewno w Russellu są mniejsze firmy i bardziej wrażliwe na stopy procentowe. Tak jest. Tak jest. Tylko, znaczy, na pewno fundamenty za tym też stoją. Tylko znowu rozbuchanie fundamentów wokół spółek sztucznej inteligencji przypomina mi trochę. Na pewno jest to zmiana epokowa dla mnie. Ja też tak uważam, ale no w tej chwili wydaje mi się, że moim zdaniem te wyceny są oderwane trochę od realiów, ale tak jest w hoście i tak bywa. W związku z tym ja pamiętam hossę internetową i pamiętam, jak reagowali ludzie i jak to przekładało się na inwestowanie jako zarządzający w funduszu. I tak siedząc sobie i myśląc samemu o wykresach, gdybym siedział w pokoju i myślał o pewnych absurdach, jakie zdarzają się na rynku, a nie widział tego w bezpośrednim flow finansów, to bym sobie powiedział, że to jest niemożliwe. No ale rzeczywiście tak jest. Tak jest. Jak pamiętam, jak na rynek płynęły pieniądze w hoście internetowej, wystarczyło powiedzieć, że ktoś zakłada stronę internetową, czy w Polsce na niektórych spółkach i spółki nagle wywalały w kosmos. No, takie były reakcje. No tak. Ja to widziałem już. Tak się dzieje w tej chwili. I teraz pytanie, kiedy coś takiego się skończy, kiedy taka mania się skończy? No nie wiem. No ja pamiętam decyzje inwestycyjne moje z tego obszaru. I to wyglądało w ten sposób, że z punktu widzenia zarządzającego funduszem, ty musisz gonić, trzymać benchmark. Czy musisz trzymać benchmark, w zależności od tego, jaki masz fundusz, czy masz akcyjny, czy masz agresywny, czy zrównoważony, to musisz się doważać. A jak w pewnym momencie widzisz rano z napływów gotówki, że dostajesz kilka milionów złotych, wpływa ci dzień w dzień, no to musisz kupować. Nie zastanawiasz się, czy jest drogo, czy jest tanio. Bo jeżeli w tym momencie rynek będzie rósł przez następne 2 tygodnie, a ty się nie doważysz, to nawet ci klienci, którzy byli poprzednio zapakowani w akcje tanio, no to będą tracili, bo ich udział w jednostce funduszu maleje. A dwa, jeżeli twoja jednostka nie będzie oddawała, pokazywała wzrostu, no to kolejni klienci nie będą przybywali do funduszu i prowizja nie płynie do funduszu i szef bardzo szybko mi podziękuje. Także to jest taki przymus lokacyjny. I tak się dzieje. I teraz to, co się dzieje w takich sytuacjach, znowu, jak sobie patrzyliśmy na indeksy. Teraz widać, że no powiedzmy już niedawno było porównanie, że nie pamiętam, widziałem takie zestawienie, że sam Apple to jest większe niż 10 spółek największych z S&P chyba 10 lat temu. Nie pamiętam, czy trochę nie przeinaczam, ale mniej więcej tak to wyglądało. No w tej chwili widziałem, że kapitalizacja NVIDII jest większa samej NVIDII, większa niż DAXa. No to pokazuje, jak w pewien sposób, no, że to nabrało dla mnie dużo większego charakteru gamblingu. Mi to przypomina czasy, kiedy w Polsce na rynku, na giełdzie warszawskiej był WIG 5 w zasadzie, bo mówiło się o WIG-u 20, ale te pozostałe spółki to jedną akcję można było kupić BPH albo Bank Śląski, rzucał indeksem o parę punktów, a tam w ogóle płynności praktycznie nie było. No i teraz też te 5, 6, 7 spółek największych tuzów w Stanach, no rządzi w tej chwili rynkiem. Patrzę, jak sroka wgnat w to, szczerze mówiąc, i patrzę tak. No, czego byśmy potrzebowali? Potrzebowałbym uderzenia podaży tutaj, jeżeli miałbym grać, jeżeli miałby się pojawić uptrust. Jego nie ma. Czy widzimy tutaj jakiś silny popyt? No jeżeli... To jest granie o to, w tej chwili dla mnie o Globex High. Kupienie tu, stop by musiał być, no tutaj to jest agresywny stop. Tu nawet RR 1 do 1 nie ma.
Na razie rynek mi nie pomaga. Tutaj nic nie rysuje takiego, co ja bym w stanie w tym momencie zagrać. Patrząc na tą strukturę, złamanie tej struktury na minutówkach i odwrócenie, potraktowanie tego jak uptrust, ale tutaj mieliśmy retest w tej chwili. W zasadzie otwarcie, jesteśmy powyżej otwarcia. Dobra. Poczekajmy tutaj. 15:50, czyli mamy tak jakby 16:50 normalnego czasu. Aukcja obligacji o 18. No, nie. Bo nie wyrobimy się. Dobra, popatrzmy sobie. Tak, to co mówiłem tydzień temu, żeśmy przeglądali się tym największym spółkom. Tu za chwilę sobie na nie popatrzymy. Tutaj niewiele się dzieje w tym miejscu. Popatrzymy sobie. Jeszcze spójrzmy na tego Nasdaqa. Może tutaj coś. By interesował mnie uptrust w tym miejscu. Na razie ten ruch wygląda absorpcyjnie. Też z drugiej strony tutaj. Z nakładem versus rezultat by się potrzebny był. Czyli uderzenie w stopy i pojawienie się podaży na minutach. Dobra, z boku będę patrzył na niego. Próbie wyjścia z tego trading range'u, no nie ma żadnej dynamiki, tak. Charakter ruchów, momentum tutaj. Dobra, a jeszcze spójrzmy sobie na. Pierwsze 15 minut. Dzisiaj mamy. No nie, ale to trochę jest nieadekwatne. Mamy 97 tysięcy obrót na pierwszych 15 minutach versus 71 średnio, ale to jest 10 sesji. To jeszcze wchodzi w okres marazmu na czerwcu. To jeszcze nie jest adekwatne. Dobra, no cóż, no nie mam. Widzimy. Charakter tego ruchu. No, nie jest tu sprzyjający do momentu. No widać, że rynek próbuje wyczekiwać na Fed. Dobra, byśmy 15 minut. No to przypomina bardziej w tej chwili absorpcję. Prawdopodobnie mamy do czynienia w tej chwili, to wygląda na absorpcję tej strefy podaży. Targetem tutaj. To teraz tak. Dobra, spróbujemy przypolować na jakieś wstrząchnięcie. Uściek przed wybiciem takie krótkoterminowe stopy tutaj. I tu, żeby się pojawił nam wolumen stopujący.
Tak, ktoś tutaj mi w kości internetowej wydawało mi się, że jest to absurd i parę krótkich nieźle mnie poturbowało. Trzeba uważać na siłę trendu i mimo widocznych zagrożeń. Tak, to prawda. Trend twoim przyjacielem jest i to wydaje mi się, że warto sobie zapamiętać, że trend nie wiadomo, jak daleko nas zaprowadzi. Dlatego trzeba się trzymać struktury i trendu. No nie ma tutaj z czym dyskutować. To nie, jest potrzebny wyraźny, żeby odwrócić ten trend na spadkowy, jest potrzebny wyraźny sygnał słabości. Jest potrzebna podaż. Tej podaży na rynku w tej chwili nie ma. Po prostu nie ma. No nie ma. Nie ma kogoś dużego, kto chciałby sprzedawać w tej chwili rynek. Najgorsze jest to, że tutaj w tym momencie kupującą to rozsądnego stopa, to takiego trzeba postawić dopiero gdzieś tutaj. To jest RR po prostu się nie. RR się nie trzyma kupy. Spróbuję wszystko. Możliwe zagranie takie, żeby tego stopa zniwelować, to jest spring tutaj, w tych okolicach, dla mnie. Potem możliwym zagranie też jest no, szybki break up trustu, jeżeli tutaj zostanie wyrysowany. Mamy do zamknięcia minuta 35 na podcastu. Dobra, to jest tego baraku. Dobra, w międzyczasie, tak, to po tych wysokich zamknięciach tutaj, po serii przy oporze, raczej wygląda na absorpcję. Zobaczymy, jak wolumen tutaj się będzie budował, ale on tutaj narasta w tej chwili. Mamy 23 sekundy do końca. Cały czas ta struktura jest wzrostowa, nawet na minutach. Dobra, żeby nie zanudzać tutaj troszeczkę, to spójrzmy sobie na te największe spółki, bo one nam dojrzewały i one coraz też takie pokazywały. Ojej, szorci już, tak? Znaczy, czy jest to uptrust, ale no, te bary tutaj, same zamknięcia, to dlaczego short mi tutaj nie odpowiada w tym momencie? Jeżeli to miał być uptrust, pójście po stop lossy, to powinno się odbyć uderzenie i uptrust, nakład versus rezultat i pojawienie się podaży, czyli wykorzystanie tych miejsc.
A tutaj rynek zbyt długo przebywa w tym obszarze. Te zamknięcia. To sugeruje absorpcję. Rynek zachowuje się tak, jakby absorbował tę podaż z tamtego oporu. Z tego oporu. Jest sprzedaż. No to teraz powiedzmy, no, ta sprzedaż, która tutaj się pojawiła, ewidentnie ją widać, że tu jest sprzedający w tej chwili się pojawił, ktoś próbuje sprzedawać. Tylko to jest walka między tymi, którzy prowadzą rynek w tę stronę. No i co się teraz stanie? Dzięki tej podaży tutaj są w tej chwili stop lossy. Są w tej chwili stop lossy. One dadzą płynność, mogą dać momentum do ruchu, do szczytu na Globexie. Tu jest takie pierwsze newralgiczne, ale pójście, gdyby to był tu nakład versus rezultat, zejście nieco niżej, taki shakeout, gdyby się tu pojawił, żeby wyrzucił też przestawiaczy butelek jadących do góry. I to jest, zobaczcie, to jest próba naruszania tego miejsca, tak? Znowuż, no tutaj. Tu się pojawił krótkoterminowo sprzedający. Sprzedający, który pokonał tego kupującego, ewidentnie. Mówię o na minutach, krótkoterminowo. Ale teraz tu jedziemy z tej strony. Tu mamy strukturę wzrostową. Tu mamy trading range, z którego wyszliśmy do góry. I to wygląda na LPS w tej chwili tu. Potencjalne. Jest, no, zresztą chodzimy wokół otwarcia. Tak? Otwarcie, ruch do góry i teraz wracamy do testu otwarcia znowuż. A, Gilmour zawsze powtarzał, że jak otwarcie 2-3 razy jest testowane, to trzeba o nim zapomnieć. Dobra, Nasdaq jak w tym samym czasie, no też widać, że trading wręcz nam rysuje. Dobra, popatrzmy sobie na te spółeczki. Jeszcze tak zerkam tutaj, czy nam się uda może coś. Dobra, największy chyba w tej chwili jest Microsoft. Teraz to jest tylko próba wyższych cen. To jest testowanie. Nie no, szału nie ma. Dobra. Tak patrząc, będę sobie patrzył. Może na drugim. Dobra, Microsoft. Widzimy, że jesteśmy w dużym trading range. Generalnie jesteśmy w trading range. To samo co na S&P. Widać, że od dłuższego czasu mamy trading range na wykresie tygodniowym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 tygodni. Była próba wyjścia do góry, ale jest uptrend na razie. 8 tydzień trading range. Przechodzimy na wykres dzienny. I na dniach znowu widzimy sprzedaż. Testowanie. Buduje nam się trading range. To znowuż widzimy sprzedawanie uptrend. Uptrust i tu widać, że było próba wybicia. Zobaczcie, duży popyt, ale podaż pochłania popyt. Czyli to wybicie to jest tak jakby zaproszenie do kupna wybicia i czapeczka w tym miejscu, uptrust. Tylko co? Do tego, żeby rynek zaczął spadać, jest potrzebna podaż, która zacznie sprzedawać do dołu. Czyli pojawienie się czegoś takiego na dużym wolumenie tutaj jest potrzebne. A tu na razie rynek po tej podaży idzie w kierunku jej testowania. Buduje cały czas, rozbudowuje ten trading range. Zwróćcie uwagę, ten trading range
się rozbudowuje. Ulega rozbudowaniu. Czym dłuższy będzie, no ta podaż, jeżeli tutaj okaże się, że ci kupujący jednak są silniejsi, no to przepchną cenę tu wyżej, pojedzie, ale do dystrybucji sprzedaż może się pojawić wtedy dopiero, jak się pojawi sygnał słabości. No ten uptrust, widzimy, że ten uptrust to próba wyższych cen. A w to i z powrotem się bawimy. No to absorpcyjnie wygląda. Dobra, także Microsoft, największa spółka, widać, ale znowu, jeżeli rynek stąd się zacznie odbijać, tu dochodzi do testu, tak? Ten rynek jest już w pewnym sensie dojrzały, ten trading kręci się dojrzały, tylko jest potrzebny, jeżeli by się pojawił sygnał słabości tutaj, to będzie można powiedzieć, że jest dystrybucja, wtedy dopiero i wtedy no, jest szansa na jakieś spadki na rynku. Dobra, Microsoft drugi, co do wielkości w tej chwili to jest Apple. Nasze jabłuszko. Gdzie ono jest? Tutaj jest. Widzimy, że jesteśmy w dużym trading range'u, a tu mieliśmy mniejszy trading range na tygodniach. Więc jak sobie popatrzymy historycznie. Była kiedyś podaż, uptrust, zbudował nam się trading range, znaczy trading range, ale bez takiego pewnego wyjścia trading range, no, wyjście do góry i teraz ten poziom, który tutaj stanowił wcześniej opór, stanowi wsparcie, pytanie co się stanie, istotny poziom z punktu widzenia wykresu dziennego. Tu mieliśmy trading range i zobaczcie, ta oznaka słabości, to był spring. Zobaczcie, to jest duży wolumen. Jak my się. Czy. Patrząc na ten wykres w tym miejscu, jakbyście ocenili ten bar? To jest byczy bar, czy niedźwiedzi? Czy w ogóle. Macie zdanie na temat tego bara. Napiszcie proszę byk, niedźwiedź. Byk, niedźwiedź. Kto jak ocenia to? Czy neutralnie? Trzecia opcja oczywiście neutralnie zawsze jest. Byk. Jeden byk, drugi byk. A, mówiliśmy o nim wcześniej. Pachniało niedźwiedziem. Dobra. To powtórzę, bo mamy byki. Niekoniecznie. Znaczy, jeżeli ten wolumen tutaj jest duży, o, taka sytuacja dokładnie jak jest tutaj, to jest bardziej niedźwiedzia niż bycza. Znaczy. No może przesadzam, ale ona to jest poważna żółta kartka. Dlaczego? Dlatego zobaczcie, jakie wolumeny były tu. Co to oznacza? Że są kupujący, którzy chcą kupić dużo, tylko co za idiota im sprzedaje? Zadajcie sobie pytanie, co za. Bo to jest przy niskich cenach versus tego. Czyli na pewno jest kupujący, być może ten kupujący jest silny, ale niestety, jak sobie popatrzymy na całą strukturę trendu i że jesteśmy po dużych wzrostach, to takie miejsce jest dobrym miejscem, żeby. Przez dużego gracza, przez dużego słonia, żeby oddać, po czym odpuścić rynek, nie sprzedaż, bo jak rynek by to przycisnął i przewaliłby te denka, to się pospią stopy i rynek poleci. Odpuścić podaż i sprzedawać z wyższych poziomów. Bo jest hossa, bo płyną pieniądze do funduszy, bo mają dużo ceny i tutaj fundusze wchodzą na ten spring, w to miejsce. A to, że tutaj jest tak duży wolumen, świadczy o tym, że są dwie strony handlu. To nie znaczy się, że od razu rynek poleci do dołu, bo jest duża podaż, ale to świadczy o tym, że są chętni do sprzedaży w tym miejscu, do wyprzedaży. Potem weak podejście i rynek po raz kolejny podchodzi, testuje to miejsce i nie ma siły, nie ma tego popytu. Wszyscy kupują tanio i teraz zasada
Wsparcie. Wsparcie bardzo fajnie działa, jak jest testowane za pierwszym razem. Każde kolejne wsparcie obniża jego jakość. Obniża jego jakość, bo ci, którzy chcieli tu kupić przy tym miejscu, jeżeli zostali jacyś niechętni do kupowania, którzy nie kupili tutaj, żałowali, że tu nie kupili, bo cena poszła tutaj, to tutaj, jak już kupią, to dużo, to znaczy się, że już kupili wszyscy. Kończą się pieniądze do kupowania i w pewnym momencie to dokładnie to jest absorpcja popytu. Popyt jest absorbowany i ulega przełamaniu. Czyli tu ktoś duży sprzedał, rynek zaabsorbował i nagle znowuż gość pyta, czy ktoś jeszcze chce kupić? Może więcej, bo mam dużo. I zaczyna brakować pieniędzy. I teraz ci wszyscy, którzy tu tutaj kupili, i tutaj kupili, jak ceny wrócą tutaj, to będą chętni, żeby to sprzedać. Jak rynek tu wróci. I to jest naturalna strefa w tym momencie oporowa. Czyli Apple wygląda dość dobrze, ale tu widać, że jest wsparcie, tak? Także wszyscy się patrzą, a dobra, ale tutaj jesteśmy na tym wsparciu tygodniowym blisko, także tragedii nie ma, bo jesteśmy na wsparciu. No tutaj też będzie jakiś popyt. Jesteśmy na wsparciu. Ale to nie wygląda na razie dobrze. Czyli Apple mamy negatywnie, Microsoft jest zaawansowany, ale tutaj nie widać podaży. Naszego bohatera ostatnio spójrzmy sobie na Nvidię. Tutaj na wykresie tygodniowym widzimy miecze grunwaldzkie. Już trzeci nam się rysuje tutaj, także widać, że rynek po wzrostach zrobił tutaj nam pompkę na rynku i wygląda tak, jak tutaj był jeden. Ten było zejście i Spring. Był trading wręcz, który skończył się reakumulacją. Podejście tutaj było wyjście do góry, był silny trend. Tutaj mamy relatywnie duże wolumeny. To tak wygląda na tygodniach, na dniach. Na dniach nam się dopiero buduje trading wręcz. Nie jest tak zaawansowany jak na Microsoftie, ale widzimy, że jest sprzedaż i rynek kotłuje się w środku. Czy to będzie reakumulacja, czy nie? Ważne, jak to się będzie cena zachowała tutaj. No widać, że ten proces trwa. To nie jest. Tu równie dobrze możemy pójść po testowanie tego szczytu. Sobie rynek być może tu robi taki trading range. Żeby zakończyło się to dystrybucją, jest potrzebny sygnał słabości. Cały czas go nie ma. Ale tu rynek wszedł w jakiś trading range, który jest zaawansowany. Może to będzie shakeout do góry. No zobaczymy. Znaczy, no, ma czas, ale też już trochę to trwa, ale ma więcej czasu, o ile Microsoft jest mocno zaangażowany w tym ruch. Dobra, spójrzmy na to, co się dzieje u nas. No, u nas my sobie w tą i z powrotem latamy. Znowuż tutaj był uptrend, no ciężko tutaj, no, ale zdążamy do tego, klubek, słuchaj. Będziemy tam się toczyć raczej. Tak to wygląda. Ale też ten rynek, zobaczcie, jest niemrawy. Normalnie po tym uptrendzie tu powinny być stopy, to rynek powinien zapalić trochę bardziej. A rynek no, uderzył tutaj, co prawda, jeden tick. No toczy się w kierunku zamknięcia luki i szczytu z Globexu. Dobra, wróćmy do naszych spółek, bo tutaj chyba nic nie uhandlujemy teraz. Się tutaj jakiś spring, o, tu by się spring trafił na zagranie do góry. No dobra, to obserwujemy, a przejdę, popatrzymy sobie w międzyczasie na pozostałe spółki sztucznej inteligencji. Tutaj te największe, czyli co mieliśmy Nvidia, mieliśmy Microsofta, to teraz spójrzmy sobie na alfabet Google'a. Ewidentnie była podaż, ale rynek jest powyżej. No i znowu rysuje nam trading range. Tu jest znowuż bar podażowy. Próba Spring. Rysuje nam trading range widoczny na dniach. Podejście uptrend. Widać, że tu się pojawia. Tu była sprzedaż. Znowuż jest trading range. Ale potrzebny jest sygnał słabości. Znaczy, jak tutaj coś by się wydarzyło i polecą te sygnały słabości, to znaczy.
Patrzymy na to, żeby sobie powiedzieć, że jak rynek ma krótki trading range, no to jest nie. No, ma czas, ma miejsce. A tutaj te trading range są już dosyć zaangażowane. W związku z tym, jakby się pojawił taki dzień odcięcia, żeby pojawił się, nie wiem, no, nie wiem, po Fedzie, po złych informacjach, jakieś by się pojawiło odcięcie, by się pojawiły tutaj lagi do sprzedaż na tych spółkach, to okaże się, że to będą sygnały słabości i to mogą być dystrybucje. Także te rynki są po prostu, jakbym to miał podsumować, w pewien sposób dojrzałe. Wiele z tych wniosków jest dojrzałych do ruchu. Alfabet tutaj mam. Facebook. No Facebook trochę mniej, bo tutaj jeszcze może się pobudować, ale też on trochę inaczej, tak jak poprzednio, nie, patrzymy, ma ruch do dołu i buduje taki mniejszy trading range. Też tak może wyglądać dystrybucja. Równie dobrze to może być reakumulacja, będzie spring i nagle rynek zacznie rosnąć. To widać, był, tak jak tu był trading range, no i rynek wszedł z niego do góry. Nie pojawił się sygnał słabości. Intel, a spójrz. No Intel to też widać, że od jakiegoś czasu słabo. Widzimy podaż, ruch podażowy. No i to tutaj mamy taki trading range, jest na tygodniach widoczny. No i tutaj mieliśmy klasyczny LPSY. Czyli z punktu widzenia. No, tutaj można by powiedzieć, że mieliśmy trading range. O, sign of weakness. Proszę bardzo. To jest to. I tutaj uptrust. To jest sell. To jest LPSY. No to i tak konsoliduje się. Ale to jest. Po tej dystrybucji potencjalny LPSY. Zaawansowany. Dobra. Co my tam? Amazona. Na Amazon widać też cały czas buduje swój trading range. Tutaj ewidentnie rynka popytowa jest po tej stronie, czyli to tak źle, znaczy widać też na tygodniach tę sprzedaż, ale tutaj mamy dość istotne wsparcie. Jemu tak łatwo nie będzie chyba, bo tutaj. A, chociaż nie, to na dniach wygląda trochę inaczej. Wykres tygodniowy ma trochę inne, bo na tygodniach to wygląda jak taki duży bar popytowy. Ręka bijąca. Potem kolejny. Kupno jest tu, czyli wsparcie tu. Tu obszar istotny wsparcia. Przejdziemy do wykresu dziennego. Bo tutaj mamy lukę i duży wolumen. Mega. Po czym mamy spring, po spring mamy nowy szczyt, wszystko dobrze i tu nam się tworzy trading range, tu mamy test i mamy kolejny spring. Zobaczcie, tutaj po tym spring nie ma już nowego szczytu na razie. Rynek schodzi do testowania i teraz pytanie, jak rynek złamie to denko, to mamy trend spadkowy na dniach. Dobra, Amazon. Co my tam jeszcze mamy z tych większych spółek? Meta, Micro, to żeśmy chyba sobie wszystko przejrzeli. Dobra, wróćmy do. No, u nas my w oczekiwaniu na Fed wchodzimy w to i z powrotem. No cóż, nudny dzisiaj ten rynek. Bitcoin. VIX twardo pokazuje dywergencję z S&P. Wsparciem jest linia trendu na VIX. Na dziś to poziom. Bodajże chyba jutro wygasają opcje na VIX-a. Ja szczerze mówiąc, VIX-a nie patrzę na VIX-a. Dawno porzuciłem patrzenie. Jakoś nie. Aczkolwiek, no może powrócę do tego, bo widać, że jest mocno. No, że stamtąd może przyjść kierunek ruchu. Kiedy przestałem patrzeć na VIX-a, był taki okres, kiedy, nie pamiętam, znowu mi się ten czas trochę zlewa przez tyle lat, ale był taki okres, to była zima, to był chyba styczeń, kiedy ostatnie pół roku, drugie półrocze, największe fundusze popłynęły do, największe pieniądze popłynęły do funduszy inwestujących w VIX-a i VIX był najpopularniejszym instrumentem. Nie pamiętam, który to był rok, przepraszam, nie, czy to był 21, 20, 19, nie pamiętam. Ale ja jakoś pamiętam, że to było na początku roku i wtedy był taki jeden dzień, kiedy S&P rosło. Zwykle jak S&P indeks rośnie, to VIX powinien spadać, a też VIX rósł. Co oznaczało, i w tym momencie to był taki duży, bardzo ogromne wolumeny były, ktoś bardzo mocno VIX-a kupował.
Bodajże rozgrywka poszła do wygasania opcji lutowych. Wtedy, o ile dobrze pamiętam, jakoś tak to wyglądało. I no i wtedy bardzo dużo funduszy w ogóle zbankrutowało. Tam kilka funduszy było, trochę funduszy było, które padły właśnie ze względu na Wixa. Bo się zaczął zachować niestandardowo. Także to też taka nauczka była dla mnie, instrument, coś, co staje się zbyt popularne w tym momencie, stało się, no, samo w sobie niebezpieczne dla rynku. Odbija się od linii trendu i mamy przecenę na NQ i S&P. Nie rozumiem, odbija się. Mowa o Wixie. Przeczytam. Tak, o Wixie, tak. A jaki jest kontrakt na Wixa? Mamy. No nie wiem, co tutaj można powiedzieć. Wkleiłem linka z D1 i H4. Ale to jest ten, mówimy o tym kontrakcie? Nie, a który? Poproszę tylko symbol. Sam Wix. To nie ma jako kontraktu. Nie w kontraktach, tak? Fundusze. Fundusze czy akcje jako ETF? Jako indeks, tak? O ten chodzi? No to nie ma, na kontraktach mamy jeszcze wolumen, coś nam może podpowiedzieć. No nie, no chociaż nie dopatruję tutaj niczego, nie. Ciężko mi się dopatrzeć tutaj. Nie jestem w stanie. Jeszcze na kontrakt spójrzmy. Bo tutaj przez wolumen. No to była próba kupna zmienności. To było wygasanie 13 luty. To była rozgrywka właśnie pod lutowe opcje pewnie. Nie, jakoś to ciężko mi tutaj. Znaczy nie potrafię wyciągnąć wniosków i analizować tego wykresu. Znaczy ewidentnie, że z tego poziomu, no w tej chwili jest próba kupowania Wixa, tak, tutaj. Ale znowuż wygasanie środa 13 marca było. Nie, dla mnie niestety. Nie, niestety. Znaczy jakoś nie takiej prognostycznej. Na pewno powinien korelować i myślę, że ma wartość informacyjną. Znaczy ja bym tak to oceniał, że wartość informacyjna w momencie, kiedy rynek coś robi, czy potwierdza, czy nie potwierdza tego ruchu, a sam w sobie wykres dla mnie nie potrafię wyciągnąć z niego wniosku, po prostu nie potrafię. Dobra, zobaczmy, co u nas, a u nas standard. Dobra. Jeśli chodzi o samo potencjalne zagranie, jeżeli miałbym tutaj wolumen. Jest ryzykowne, ale potencjalne, gdyby tu się pojawił
bar 5-minutowy nakład versus rezultat, wysokie zamknięcie i spring tutaj. No to bym się pokusił o próbę dogrania tego high globexu. Ale to też jest, no, mówię, szkoda czasu trochę na taki handel tutaj. No to jest też jakaś nauczka, że no znaczy duże instytucje pozycjonują się już w poniedziałek. To jest pozycjonowanie się pod sam Fed, czyli ci, co chcieli coś zrobić, to robią to zwykle w poniedziałek. Dzisiaj rynek wchodzi w marazm. Zresztą też jakby wydaje się, że to posiedzenie Fedu przekonanie, inaczej, no, przekonanie jest, że niczego nie wniesie, czyli rzeczywiście musiałby coś zaskoczyć, być zaskakujące, żeby rynkiem trząchnąć, albo po prostu ze względu na płynność ktoś wykorzysta to jako trząchnięcie. Jeżeli miałbym się czegoś dopatrywać, to konferencja Powera. Gdzie jest i jak sprawdzać wygasanie opcji? Oj, tutaj jest, tych opcji jest dużo. To są dzienne, tygodniowe i proszę kliknąć, jest kalendarz opcyjny. Ja zwracam uwagę na, znaczy, ja zwracam uwagę głównie na opcje miesięczne, no i oczywiście kwartalne, tak? Czyli miesięczne wygasają w trzeci piątek, mówię o indeksie. A tak to Google tutaj pomoże, proszę googlować. Trzeci piątek miesiąca opcje na akcje wygasają. No i trzy wiedźmy co kwartał, trzeci piątek. Jeśli chodzi o poszczególne wygasanie opcji, tak jak na WIG-ie, kiedy wygasają też wygasanie kontraktów na towarach co 2 miesiące, równie to odbywa na walutach, to jest poniedziałek, są gdzie indziej. Też pozostałe. No, jak tam wyglądają, tam tych opcji jest dużo. Jest po prostu tego bardzo dużo. Jakoś na pewno. A jaka strona? No i sobie nie przypominam, ale kalendarz opcyjny, proszę nawet wrzucić sobie. I teraz pytanie: różne giełdy mają w różnych miejscach. Jakiejś strony nie mam, ale na pewno są takie zestawienia. Na pewno jakieś serwisy robią zestawienia. Widziałem coś takiego, ale po prostu nie przywiązuję do tego jakoś uwagi. Szczerze mówiąc, to, że ileś. Jakoś dla mnie zawsze mylące są te. To, że gdzieś wisi jakaś liczba opcji, bardzo duża, jest otwarta na jakiś poziom. No jest to jakaś informacja, ale dla mnie jakaś nie przekonująca. Nie wiem, co z nimi zrobić. Na pewno, jeśli chodzi o opcje i to, co robią dealerzy opcyjni, jak hedżują pozycje, ma bardzo istotny wpływ na rynek. Czyli jak to posługiwanie się wszelkimi greckimi symbolami odnośnie handlu opcjami, przekładania tego na miejsca na rynku, z pewnością ma to sens. Ja tego nie potrafię. Nie robiłem tego i nie korzystam z tego, ale absolutnie nie powiedziałbym, że to nie ma sensu, bo to na pewno w takim krótkoterminowym handlu, tak jak to mówię, przestawiaczy butelek, to są istotne miejsca, czyli wszystkie elementy związane z analizą rynku opcyjnego. Na pewno to ma wpływ jako wsparcie, opory, miejsca, w których. No banki będą pilnowały swoich pozycji odnośnie opcji, w momencie wystawienia opcji. Ale ze strony nie mam, nie z pamięci nie potrafię. Nie wiem, czy na CME nie wypowiem się. Nie mam żadnej takiej strony opcyjnej, którą bym obserwował. No rynek powoli tam zmierza tutaj do góry. Dobra. Czy jeszcze jakieś pytania? Bo tutaj. O, zagranie mi ciężko, no to jest znowu można było się skalp na tym teście po tym wybiciu, bo tutaj nam się w tej chwili pojawił popyt. Taki widać, że ruch kierunkowy już zmierzający. Jest szansa, że on w tej chwili pojedzie do. Widzimy to uderzenie. Nie wiadomo, czy algorytm jest godzina 16:30, 12:30, no, w kierunku lunchu, żeby pójść pod te rejony.
Ciężko tutaj było zagrać. Absorpcję żeśmy mówili sobie, że to wygląda absorpcyjnie, ale sam moment zagrania tutaj, wejście ze stop lossem, taki, żeby to miało sens, no trochę. No trudno tutaj jest, tutaj może na tego stopa było. Znowu, to jest, gdyby rynek był miał większy momentum, większą dynamikę, to powiedzmy taki test, no to jest potencjalny setup na zagranie w trendzie, no, to jest minutowego wykresu. Ale ten rynek jest w fazie i w czasie takim, że równie dobrze może wrócić po te stop lossy tutaj. Też by mnie to nie zdziwiło, gdyby rynek wrócił po stop lossy i raczej no tutaj schodził, tak? Nie dopuścili do tych stop lossów, tak? Tu tak była szansa na to, że tutaj mówię, że czekam na potencjalny spring. Bo to jak rynek wyrzuci stopy krótkoterminowych graczy, no to potem oni są paliwem do dalszego ruchu. No tutaj widać, to jest moment taki, że widzimy uderzenie popytu. Test. No i tu rynek jest szansa, że ruszył właśnie, idąc po płynność z wyższego interwału. Dobra. Czy wie pan, co to jest o 21:50, a teraz przy zmianie czasu o 20:50 na Nasdaq od jakiegoś czasu, kilkanaście miesięcy, jest o tej porze dzikie szarpnięcie o kilkanaście punktów, często bez wyraźnego związku z późniejszym ruchem. Budziło to skojarzenia z wygasaniem opcji dziennych na S&P 500. Było chyba kiedyś o 21:00. Uciekło mi. Ale co to, nie wiem. A stopa może uderzyć, powtarza się regularnie, choć z różną intensywnością. Nie wiem. Nie wiem, co jest. O 21:00 to jest zamknięcie rynku bondów, obligacji. I często jest tak, przynajmniej do moich czasów u Gilmura, jest tak, że właśnie o 21:00, jak rynek jest jakoś ułożony, także można takie setupy, na przykład gilmurowskie, jak mieliśmy Kamala czy Kamal, to po 21:00 ci gracze z rynku opcyjnego mają większe pieniądze i jak rynek jest jakoś poukładany, że można w coś uderzyć, to często właśnie wchodzą o 21:00 po zamknięciu rynku obligacji. Także zawsze ja to patrzyłem na godzinę 21:00 pod kątem zamknięcia rynku obligacji. Równoważenie 21:55, potem o 21:55 dopuszczenie instytucji do handlu na zgłoszeniach. Znaczy, na końcówkach, znaczy ja nigdy tego nie przekładałem, tak jak że fixing jest 21:55. Nie. Jest ta pierwsza 50 fixing? Znaczy, to ja o tym nie wiem. Nic. Jeśli chodzi o setla, rozliczenie, no to jest w ciągu ostatnich 30 sekund, czyli między 21:59, 30 sekund, a 22. Jest to VWAP. No być może. Być może jest. Nie wiem. Nie zwracam na to nigdy uwagi. Zresztą końcówka handlu w ciągu dnia wiąże się z. No, czasami lubię handlować, dla mnie efektywnie, bo czasami są to po prostu dożynki, czyli rynek jest poukładany już. I to jest taki moment, kiedy no, jeżeli jest strona na tarczy, to druga strona ją dożyna. Czyli tak jak wiele osób radzi, żeby nie grać do końca, ja często lubię grać w samej końcówce sesji. Często też jest likwidacja pozycji w końcówce sesji. Co mam na myśli likwidacja pozycji? Jeżeli rynek jest zdominowany przez graczy krótkoterminowych, czyli
graczy, którzy grają na coś, na przykład na przebicie dołka. Na przebicie dołka i ten rynek schodzi całą sesję i do końca trzymają, bo na tym dołku mogą polecić stopa, ten rynek się broni, ten dołek i ten dołek nie jest wyrzucony. No to ci krótkoterminowi gracze ze względu na depozyty i przymus zamknięcia pozycji do końca sesji, jeżeli rynek zaczyna ruch w drugą stronę, no to następuje likwidacja pozycji, oni bardzo szybko uciekają i dosyć dynamiczny ruch wtedy się pojawia, ale to ja to tym tak to tłumaczę. Tutaj zaraz. Zobacz, można się. Ktoś podał stronę. Forex Live, że tutaj jest. Są podawane. Arkadiusz podał tę stronę jako. Na tej stronce podają codzienne ważne poziomy, na których wygasają opcje o dużych wolumenach. Jeżeli to. Jeżeli to pomoże, tak? Nie, ja nie patrzę na te elementy. Nie patrzę na miejsca, gdzie wygasają opcje. Dla mnie to jest za dużo już. I tak tej wiedzy jest na tyle dużo, że to przerost. Dla mnie jest to przerost. Nie zwracam na to. Nie patrzę na to. Jestem świadom istotności i absolutnie nie jestem daleki od negowania tego i wpływu tego, ale w moim patrzeniu na wykresy i analizowanie rynków, że nie przywiązuję wagi, to może jest źle powiedziane, no, nie używam tego. Okay. Dobra. Target tego ruchu to jest pójście po stop loss i zobaczymy, co tutaj się po tę płynność, co się tutaj wydarzy. Lukę mamy zamkniętą. Ta została zamknięta, a ta to od dołu jest niedomknięta. Aż też. Zobaczmy na jeszcze. Tak, ona jest tu nie. Mamy niedomkniętą lukę od dołu. Dobra. Że nie zagramy. Bo na co w tej chwili czekam? Znaczy, co znowu w tej chwili, na co bym czekał? Potelotryzujmy troszeczkę. By się wydarzyło to, czy się wydarzy. Mamy 16:40, także. Rynek, jeżeli pójdzie, to jest cel, o którym mówiłem wcześniej, czyli pójście po płynność. Uderzenie w stop lossy, tutaj, skok wolumenu. Na minutówkach wyraźnie to widać, że ten wolumen zaczął tutaj nam narastać. I jeżeli tutaj, w tym miejscu, zaczęłoby się rysować odwrócenie na niższym interwale, na minutówkach chociażby, zmieniłaby się struktura spadkowa, pojawiłyby się bar podażowy i retest, zaczęłaby się struktura budować do dołu, to szukałbym zagrania zgodnie z tym, co wcześniej mówiłem, o czym mówiliśmy sobie tutaj, patrząc na te bary godzinowe tutaj. Godzinowe i z większych interwałów, czyli to, co żeśmy sobie mówili wcześniej, podaż. Tutaj ta podaż. Ten bar podażowy z wczorajszej sesji. Końcówka sesji, ostatni bar podażowy. I teraz dla mnie jest to miejsce do potencjalnego odwrócenia w kierunku do dołu. I teraz uwaga, jesteśmy.
to miejsce jest mniej znaczące niż gdybyśmy byli poza trading range'em i w trendzie. W trading range'u znowuż ono ma. U Gilmura myśmy mówili zawsze w kategoriach hold and pokera, czyli powiedzmy masz dwa asy, masz fulla, masz streeta, no to są dwa walety, para waletów tutaj, tak jakbym określił ten uptrust tutaj, nie jest to wysokiej jakości, ale jest setupem, tak? Także znowu zamknąć oczy można i próbować zagrać, mając świadomość tego, że nie jest to najwyższych lotów, a dlatego, że no mamy tę podaż. Podaż, z jednej strony mamy podaż, ale to nie jest podaż w kręcących się kołach, czyli w trendzie, tylko jest to podaż i testowanie w trading range'u, że rynek tutaj w trading range'u równie dobrze, nawet jeżeli są sprzedający, to niekoniecznie muszą tego poziomu pilnować, rynek może pójść po stop lossy na szczyt z tego miejsca. Jest setup, może się tu pojawić gorszej nieco kategorii, bo w trading range'u, ale jest. I tu się powinien narysować wtedy uptrust. Czy tak będzie? Zobaczymy. Okej, tutaj mamy. Tutaj nam kolega podrzucił informację. Nie wiem, jak ja to. Czy wy widzicie to, co jest rzucone w pytaniach? Bo tutaj jest link do opisu sesji. Ale co tutaj jest? 9:30, jak wygląda sesja. I tutaj mamy. Aha, chodzi o to. O ten okres. Szczerze mówiąc, ja nie jakoś o tej 21:50, 55, 58, to są ostatnie minuty tutaj, ale to nie. Znaczy, nie ma to dla mnie znaczenia, tak? Wiadomo, że zwykle w tym okresie jest ruch i jest zmienność wynikająca bardzo często z dożynania drugiej strony albo z likwidacji pozycji. Jeżeli ktoś. Dobra, czy ten link. Okej, dobra, no nie jestem w stanie. Znaczy nie wiem, jak to wrzucić. Zaraz, czy ja mogę wrzucić do. Jeżeli jest tutaj jakaś osoba z Tickmilla i może to przerzucić wszystkim, to bardzo bym prosił. Jeżeli nie, to proszę googlnąć, na pewno na Nysę znajdziecie opis. Jak powiedziałem, ja. Znaczy, no informacja, że coś tutaj się, że coś się dzieje w tym miejscu, ale jaką. No, o tyle, że można spodziewać się zwiększonej zmienności pewnie, ale to zwykle w końcówce sesji jest ta zwiększona zmienność, także to nie. Może dlaczego tak się dzieje i żeby to wytłumaczyć, dla mnie jest mniej istotne od faktu, że to się dzieje. Tak bym to skomentował. Dobra. Spójrzmy sobie jeszcze, co się dzieje na Nasdaqu w tej chwili, bo tutaj tak. O, i tutaj mamy uptrust na Nasdaqu. To fajnie wygląda. No i tutaj to można było się pokusić o shorta. Dobra, rzeczywiście, bach, zaraz jak. Takim ryzykiem 70,5. Ile my mamy czasu? Już 15 minut.
Dlaczego tam nie widać tutaj akurat na tym? No, nie widać. Próbujmy to weg. Okej, tylko my tutaj nie zdążymy, ale to jest potencjalne zagranie mamy. Na treści 15-minutowym. Jot tutaj pisze, że jak pan będzie miał czas, proszę zobaczyć kiedyś to tam 21:50. Ale to rozumiem, że na S&P, obojętnie, na każdym rynku. Jakoś nigdy ta 21:50 nie zwróciła mojej takiej uwagi, nie konkretnie. Raczej zawsze traktowałem, dokładnie rozumiem 21:50, bo to jest od niedawna, tak? Aha. A od niedawna znaczy od kiedy? Kilkanaście miesięcy. No to jest to nowa sprawa, ale jakoś nie. No dobra, zwrócę uwagę, popatrzę na to. Znaczy, rzeczywiście jakieś takie gwałtowniejsze ruchy się pojawiały, ale ja to raczej cały czas z likwidacją pozycji wiązałem. O, no, dziękuję. Cały czas się uczę, zwrócę na to uwagę. Zwrócę na to uwagę o 21:50. Popatrzę. Dobra, spróbujemy. Dobra, no nie wysiedzimy tej pozycji, ale to jest potencjalnie. Znaczy, ja tu próbuję wejść z minutówki na potencjalny uptrend w tym momencie, żeby poczekać, tutaj zobaczymy, czy będzie jakieś potwierdzenie, może dołożymy pozycję z ręki, ale bazuję na wykresie 15-minutowym, czyli na tym uptrendzie. Ta próba wejścia wyżej jest podyktowana tym, żeby zmniejszyć stop lossa. Generalnie stop loss powyżej. Jedna jeszcze taka uwaga co do tego zagrania. Rynek lubi często po jednym uptrustie zrobić drugi uptrust. Jak ja sobie z tym radzę grając, bo to się zdarza dość często, bo to jest rynek robi stop loss, a potem następny taki uptrustik się robi tutaj. Stop loss defensywny powinien być tutaj. Tu, mniej defensywny. Ja wychodzę z założenia w takiej sytuacji, że wolę wcześniej wylecieć na stop lossie, kiedy pojawi się ten drugi uptrust tutaj, to ponawiam pozycję. Moje podejście do rozgrywania tego typu uptrustu, tak do tego podchodzę, nie mam problemu z tym, że mnie na stop lossie wyrzuci. Ale przy takim wejściu to się dość często się zdarza, że pojawia się kolejny strzał, pójście po stopy. A co w tym czasie ES? ES ma tutaj kawałek też dlaczego czekam wyżej też, bo patrzę, że S&P no, powinno uderzyć w te stopy na Globexie.
W związku z tym tutaj też rynek powinien uderzyć wyżej. A też widać, tak słusznie ktoś zwrócił uwagę, że no, widać ewidentnie, że Nasdaq jest słabszy, co też jest in plus dla szukania shortów. Powiem tak. I Nasdaq generalnie przy tych denkach, któreśmy sobie omawiali na wykresie dziennym, jest nieco słabszy. Okay. Tutaj mam ten napis. Brakuje mi tutaj pójścia po te stop loss. W tym miejscu. Ale Nasdaq ewidentnie, jeżeli popatrzymy sobie na, no to widzimy tutaj rękę bijącą po tej stronie, trading range, SLP, SY. Tak jak powiedziałem, stop powinien być bardziej defensywny w wyższych rejonach, ale to jestem tego świadom. Jestem tego świadom i tak jak powiedziałem, ja preferuję przy takich zagraniach, żeby mniejszy stop loss. Godzę się na to, że na nim wylecę, a nie mam problemu z powrotem na rynek. No nie chcę tego zrobić. Wchodzimy w godzinę lunchową. 17, godzina 18, to mamy zaraz lunch. Czekają, aż wszyscy sobie postawią stop lossy, tam po te stop lossy i cichaczem na lunchu je zgarną. Znaczy, nie gonię tutaj pozycji, tak jak powiedziałem, nie. Czym ten większy, znowuż, jeżeli tu się buduje trading range, to jest budowanie kumulacji, tutaj pójście, taka fałszywka w połączeniu z wybiciem high globexu i zawrotka jest to całkiem możliwe, tak? No, tak mogą tu pnąć. No, bardzo dobre podsumowanie tutaj Sebastian napisał. Jest to po prostu dobre miejsce. Jak będzie, to się zobaczy. Wczoraj była luka 6 punktów i szarpnięcie 20 punktów w dół na o 21:50 na S&P. Chodzi o S&P, czy... Wczoraj. 21:50. Zmniejszymy sobie do tego. Mówimy o tym ruchu. Proszę, no jest tutaj skok wolumenu. Rzeczywiście coś takiego ma miejsce, ale dla mnie to raczej nie jest nic. No, tak, rzeczywiście jest ten ruch, ale ja bym go traktował patrząc na ten wykres, tak? No nie jest dla mnie zaskoczeniem to, bo to jest. Mamy strukturę trendu, mamy podejście, to jest, tutaj mamy, patrząc na tę strukturę, tu jest ICE, mamy retest ICE, czyli jesteśmy w trendzie spadkowym ewidentnie, retest ICE, to jest miejsce, gdzie startował popyt, widzicie ten popyt, czyli to jest tak zwany make or break z punktu widzenia tej struktury i rynek schodzi do tej struktury, struktura wyższego trendu spadkowa. No to jest sign of weakness, krótko mówiąc. Także nawet nie wiedziałem, nie. Teraz będę zwracał uwagę, że on jest. No bo teraz pytanie, trzeba byłoby znać
rozliczenie i rozegranie tego, czyli w którą stronę ten bar pójdzie. No dobra, to osoby, które to obserwują, czy na podstawie tych danych można wywnioskować o tej 21:50, w którą stronę ten ruch będzie kilkupunktowy, no bo on się zachował no, zgodnie z analizą techniczną, tą, co tutaj widzimy. Teraz to jest 20:50. Aha, tak. No tak, ale to jest, ja patrzę na bar. Patrzę w czasie amerykańskim, tak, w New York. To jest 15:50, to jest ten bar. Zawsze o 21:55 jest zwiększona płynność. Trzeba znaleźć spółkę, na której się dogadują fundusze. No ciekawe. Znaczy, nie mam na ten temat wiedzy. Nie wiedziałem o tym w ogóle, że coś takiego funkcjonuje i ma miejsce. 21:55, czyli to jest tutaj 50, a 55 to jest ten bar. No rzeczywiście wolumen jest większy na kontraktach, ale to... Czyli coś takiego jak pakietówki u nas sobie lecą. No nie. No, znaczy, powiem tak, patrząc na ten wykres, nie, no, tak mówię, to wszystko wygląda na to, że zachował się technicznie normalnie. Ten bar nie budzi, znaczy nie budziłby dla mnie skojarzeń, że coś się zadziało. Tak samo jak ten bar. No, to jest godzina z kolei, tu mamy 14:42, czyli to jest też ruch. Nie wiem, czy ktoś coś powiedział. 14:42 to jest naszego czasu. 20:42 starego czasu, czyli teraz 19:42. 20:42 to jest przed zamknięciem obligacji. I też mamy tu ewidentnie. No ktoś uderzył, ale ja to interpretuję jako normalne uderzenie koszyku podaży. Na to będę zwracał uwagę. Rzeczywiście to może być, ale pytanie, czy ta informacja, czy ta wiedza o tym, że tu jest rozliczenie, wpływa na nasz sposób analizy. Czy tylko. No właśnie, jak do tego podejść, że coś takiego ma miejsce? Obejrzeć to na Nasdaqu, tak? Dobra, spójrzmy na Nasdaqa. Wiesz, ma sens tutaj teraz, bo tutaj coś się zadziało. Pytanie, czy teraz jest sens sprzedawać przed tym? Poczekajmy, na razie to wywalmy. I zobaczmy. Interesuje mnie jako trigger 15-minutowy Globex. Niech to się tam zadzieje i potem zobaczymy, co tutaj. Czy on nie wyląduje gdzieś tutaj wyżej. Dobra, tu patrzymy. Wróćmy. Ja chwileczkę uporządkuję sobie tutaj. Teraz wrócimy tego Nasdaqa. Tu jest Nasdaq. Wrzucimy mu RTH. Tutaj mówimy o godzinie 21:00. Tak. 15:50 to jest ten strzał. Ten. Jest ten bar. Jest ten bar, tak? 15:50. Ja tylko popatrzę na większym interwale, co tu się dzieje, jak do tego podejść z punktu widzenia analizy. Czy ma to wpływ na nas? Jest dzisiejszy dzień. To jest mniej więcej ten moment. No, sytuację mamy po luce. No ewidentnie. Tu było pierwsze uderzenie podaży.
To jest godzina 14:40, czyli godzinę wcześniej. No ewidentnie mamy uderzenie podaży. Czyli to jest coś, co. Jak sobie patrzymy na 15-minutowy. Gdzie po prostu nie. Jak mamy 15-minutowy wykres, to mieliśmy kupno. Mnie interesuje ten poziom i co się dzieje wokół tego poziomu. Po otwarciu luką mamy podaż. Ewidentnie na tym barze widzimy podaż pochłaniającą popyt, po czym mamy retest tej podaży. Tu jest uptrust, tu bar reversal. Podaż jedzie do dołu i to jest kwestia, tutaj cienie od dołu sugerują spadek. Tu rynek sugeruje spadek. Przejdźmy niżej. Znam się, czy pytanie jest, czy oni dorobią, czy to rozliczenie, znaczy muszą wcześniej rozgrywać pod to rozliczenie, no bo wykres się układa ewidentnie pod spadki. No tutaj był ewidentnie ułożony pod spadki o tej 21:50. No i tutaj patrząc na ten wykres minutowy. No rzeczywiście jest uderzenie, tak? Jest uderzenie, które. Rynek wygląda weak. Zobaczcie, mamy tutaj mieliśmy bicie. Widać, że jest podaż, podaż, podaż. Nakład versus rezultat. Potem weak podejście. Rysuje się trading range. Kolejne uderzenie podażowe do wybicia z tego trading range. No, a rzeczywiście jest to 15:50 i to jest tak, jak tutaj kolega mówi. No, będę zwracał uwagę. Znaczy, okej, czyli znaczy, rozumiem, że należy to brać pod uwagę. Znaczy, trzeba spodziewać się zwiększonej zmienności o tej godzinie. To w końcu w sesji zawsze te 15 minut ostatnie, no to ta zmienność rośnie. Ale rzeczywiście tutaj widać wyraźnie w tej minutówce, że coś się dzieje. Teraz pytanie tylko, czy sama wiedza na ten temat, no tak, no to można byłoby. No tak, tylko w którą stronę? Czy to się dzieje w zgodzie z trendem zwykle, z tym, co robi rynek, czy bywają ruchy przeciwne? Nie. Na Microsoftie duże zlecenia były. Tak, tutaj Piotr pisze, że wczoraj to była faktycznie kontynuacja presji spadkowej z poprzednich godzin, ale na co dzień to jest mała burza, bez związku. Okej. No rozumiem, że po prostu trzeba się wtedy pilnować ze stopami tutaj, czyli to nam mówi, że raczej o tej 21:50 już należy nie mieć pozycji w związku z tym. Lepiej byłoby się ewakuować. No, ta końcówka sesji jest bardzo często intratna, bo jeżeli mam jakiś setup taki, no to bardzo często. Jest to setup na tak zwane dożynki, czyli jak rynek ciągnie w jedną stronę, jedna strona przegrywa, jest zmuszona do zamykania pozycji, tak jak powiedziałem, albo dożynki, albo likwidacja pozycji, bo się nie udało przez krótkoterminowy pieniądz. Ja zawsze pod tym kątem na to patrzę. Ale okej, dziękuję. Ja też się czegoś nauczyłem. Będę patrzył na tą 21:50 na ten moment i spróbuję to powiązać z tymi faktami. No, jestem ciekaw. Zobaczę, jakie będą wnioski. Tak? No, dziękuję, czegoś się nauczyłem. Duzi gracze tradują na otwarciu i na zamknięciu. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I czasami nie wiadomo, co zrobić z tym wolumenem w tej analizie, ale ja do tego, tak jak wam pokazywałem, dzień wczorajszy, tak? Czyli jeżeli to ma sens i się wpina dla mnie w konkluzję, czyli jest ten duży wolumen, dla mnie jest istotne, czy rynek będzie się dzisiaj handlował powyżej tego dużego wolumenu, czy poniżej. Jeśli handluje poniżej, to tu jest opór, czyli. Tu, ten uptrust w tym miejscu jest potencjalnie dobrym zagraniem. Jeżeli tutaj się pojawi popyt i ta podaż zostanie pochłonięta i wrócimy do retestu tego miejsca, to tutaj będę szukał stop na granie do góry, krótko mówiąc, w tym miejscu, tak? Ale tak na to patrzę. I nie, bo wiadomo, że ten wolumen zamknięcia można w różny sposób interpretować. Pytanie, dla mnie najważniejsza jest opowieść, co rynek opowiada. Rynek nie gra, na rynku nie grają pojedyncze bary. Nie grają pojedyncze bary, tylko to jest opowieść. Więksi gracze muszą coś zrobić. Czasami ważne jest dostrzeżenie na rynku, czego rynek nie zrobił, a co powinien zrobić. To też jest dla nas informacja.
Piotr napisał: miło, że moje godziny przed monitorem są użyteczne. Dziękuję bardzo. Tak. Bardzo fajna uwaga. Tak jak powiem, kiedyś nie widzę tego, nie wiedziałem w ogóle o tym. Na to nie. No, zresztą też z tego, co napisałeś tutaj, to kiedyś to nie funkcjonowało od kilku miesięcy. Nie zwróciłem na to uwagi. Sebastian, 3,8% konta dziś uskubałem. Robię sobie tost pod przyszły challenge. Bardzo ładnie. Dobra. Po 17. No nie udało się zagrać. No tutaj można było rynek. Każdy widzi, jaki jest. No, wrzucimy sobie. Zobaczymy za tydzień, czy ten uptrust tutaj będzie miał miejsce i czy tutaj będzie potencjalne zagranie versus Nasdaq. Zobaczymy sobie, omówię to za tydzień. Dzisiaj już musimy kończyć. Rynek bardzo spokojny przed jutrzejszym Fedem. Chyba w przyszłym tygodniu się będzie więcej działo, bo rynek prosi się o zmienność. Zwróćcie uwagę, że te trading range są dosyć zaawansowane, co powinno skutkować niedługo wejściem w trendy. Dobra. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Dziękuję też za nowe informacje, których ja się nauczyłem, o których się dowiedziałem. Także bardzo fajnie, bardzo miło wspólnie trochę popracować. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. A ja życzę udanych zagrań.